Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską Konkel z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 16 do 22 stycznia 2017 roku. Iza, co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu czeka nas sporo pracy. Na niebie Słońce przemierza ostatnie stopnie znaku koziorożca, a to oznacza, że od poniedziałku do środy będziemy mieli dużo, jeżeli chodzi o nowe zadania, ale też nadrabianie zaległości. Mars, który w czwartek ustawi się w kwadraturze z Saturnem, sprawi, że pewne rzeczy mogą nie przychodzić nam z taką łatwością co zwykle, ale z drugiej strony pierwsza połowa tygodnia sprzyja osobom wytrwałym, cierpliwym i tym, które łatwo się nie zniechęcają. W czwartek też ważne wydarzenie, słońce przechodzi do znaku wodnika, a to oznacza, że w drugiej połowie tygodnia będziemy bardziej towarzyscy, bardziej nastawieni na spędzanie czasu z ludźmi, zajmowaniem się swoim hobby i też druga połowa tygodnia to jest jest bardzo dobry czas, żeby zaplanować zimowy wyjazd, pomyśleć już o jakichś opcjach wakacyjnych, ponieważ słońce w wodniku sprzyja oderwaniu się od rzeczywistości i zrobieniu tego, na co się tylko ma ochotę. W piątek bardzo dobry układ Planet na Niebie dla spraw towarzyskich, dla imprez, ale też randek. Wenus ustawi się w sekstylu z Plutonem, a to oznacza, że weekend będzie bardzo udany, jeżeli ktoś planuje wyjechać, spotkać się z kimś, zabawić. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, na początku tygodnia będą bardzo pracowite, zwarte i gotowe do różnych trudnych zadań. Szczególnie barany będą czuły, że muszą natychmiast same coś zrobić, albo przekonać innych, żeby zrobili to na co barany mają ochotę. Ale niestety nie będzie to takie łatwe, dlatego że planeta Mars nie dodaje wam teraz sił i nie pomaga pozbierać różnych wszystkich spraw do kupy. Ale pomimo tego, próbujcie, starajcie się, dlatego że od czwartku wszystko stanie się łatwiejsze. Słońce spowoduje, że przyjaciele nie zapomną o Was i znajdą się te osoby, których brakowało Wam na początku tygodnia. Więc to, co ważne, najlepiej być może załatwić właśnie w czwartek i piątek, bo wtedy baranom powodzenie najbardziej sprzyja. W całkiem niezłych humorach będą strzelce, ale przede wszystkim będą myślały w tym tygodniu o pieniądzach, o biznesie, o tym, w jaki sposób mieć więcej i czuć się trochę bezpieczniej. Pierwsza połowa tygodnia sprzyja planom finansowym, a druga połowa będzie już bardziej rozrywkowa, dlatego że słońce zachęci Was do spotkania się z przyjaciółmi, może może wyjazdu gdzieś na ferie, na weekend, więc starajcie się, pracujcie, żebyście w drugiej połowie tygodnia mieli za co szaleć. Też w całkiem niezłym humorze będą lwy, które w tym tygodniu będą liczyły przede wszystkim na ludzi w swoim otoczeniu. Początek tygodnia to jest czas, kiedy różne urzędowe, ważne, zawodowe sprawy mogą się wyjaśnić i wreszcie poukładać tak jak będziecie chcieli, a od czwartku słońce zachęci Was do wychodzenia z domu, spotykania się z przyjaciółmi i jeżeli oglądają nas samotne lwy, to końcówka tygodnia bardzo sprzyja randkom, miłości i szukaniu kogoś do pary. Może nie będzie to od razu wielka miłość, ale z pewnością jakieś nowe przyjaźnie uda się lwom nawiązać. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu mają szansę odnieść szybko sukces. I będą zdecydowanie też zadowolone, jeżeli chodzi o sprawy towarzyskie. Szczególnie byki w tym tygodniu mają szczęście w miłości. Słońce, które do środy robi trygon do waszego znaku zodiaku, sprawi, że będziecie bardziej atrakcyjni, bardziej y, podziwiani przez innych. I y, jeżeli dobrze się zakręcicie, w drugiej połowie tygodnia czeka was y, udana, jest ekscytująca randka. Panny natomiast w tym tygodniu będą bardzo pracowite, wykorzystają ten wpływ planet i Merkurego i Słońca harmonijnie y, y, na swój znak zodiaku i sprawią, sprawią, że dosyć szybko dobędą się z różnych zaległości i w weekend nawet odważą się zrobić sobie dzień wolnego albo nawet gdzieś wyjechać, to jest bardzo dobry czas, żeby troszeczkę wyluzować i w weekend odpocząć. Koziorożce natomiast powinny trzymać rękę na pulsie, to jest tydzień, kiedy możecie dostać ciekawe propozycje, Merkury cały czas przebywa w Waszym znaku Zodiaku i Słońca do Środy, a to oznacza, że będziecie na posterunku, będziecie potrzebni innym, ale jeżeli chcecie coś zmienić, Zrobić jakieś rewolucje w sprawach zawodowych to też jest bardzo dobry tydzień. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, na początku tygodnia mogą być trochę bardziej niż zwykle nerwowe i trochę gorzej niż inne znaki Zodiaku zorganizowane. Szczególnie na bliźnięta radziłabym uważać, ten początek tygodnia może być nerwowy. Bliźniaki mogą być niechętne nowym pomysłom, mogą nawet wycofać się z różnych spraw, które interesowały je wcześniej, ale na szczęście już od czwartku wszystko się zmieni i znowu będą bliźnięta jednym z najbardziej sympatycznych znaków Zodiaku. Też końcówka tygodnia może przynieść Wam różne rewolucyjne pomysły. Więc jeżeli nie macie planu na to, co robić ze sobą tej zimy, to wy koniec tygodnia słońce przyniesie Wam bardzo dużo nowych inspiracji i warto będzie wyjść gdzieś spotkać się z ludźmi, dlatego że słońce w wodniku bardzo mocno wpłynie na Waszą zdolność do współpracy i też takiej komunikacji z innymi osobami. Wagi za to, początek tygodnia bardzo mocno będą skupione na sprawach domowych. Będą chciały, żeby wszystko w domu było perfekcyjnie poukładane, przygotowane i zrobione, ale niestety nie wszystko od razu się uda zrobić. Proście o pomoc, ale liczcie się z tym, że dostaniecie ją dopiero od czwartku, dlatego że wtedy słońce będzie mocno sprzyjać zgodnej współpracy z innymi osobami. I wodniki, początek tygodnia spokojnie, unikajcie ryzyka. Słońce dopiero zbliża się do waszego znaku zodiaku, więc w tym tygodniu nie ma co się męczyć, nie ma co się napinać i nie ma co za wszelką cenę próbować postawić na swoim. Poczekajcie z tym, co ważne do czwartku, dlatego że w czwartek sytuacja planetarna nad wami całkowicie się zmieni. Słońce oświetli wasz znak zodiaku i okaże się, że po trudnościach i problemach zbyt wiele nie zostało, dlatego że wszystko uda się jakoś rozwiązać. I też wodniki, jeżeli Trochę czują się zdrowotnie gorzej, to też radziłabym nie wpadać w histerię, spokojnie odwiedzić lekarza, dlatego że słońce, które w czwartek wkroczy do waszego znaku zodiaku, przyniesie wam taką, taką siłę i odnowienie również kondycji sił życiowych, więc drogie wodniki byle do czwartku. Znaki wodne, czyli skorpiony, ryby i raki. W tym tygodniu będą miały troszeczkę więcej spokoju, szczególnie raki po tym zeszłym tygodniu, kiedy pełnia była w waszym znaku Zodiaku. W tym tygodniu odpoczną, uporządkują różne osobiste sprawy. I do środy też raki mają dobry okres, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe. Warto uporządkować sprawy bankowe, spotykać się z ludźmi, wysyłać CV, bo to jest dobry tydzień, żeby się zaprezentować z jak najlepszej strony. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę zdezorientowane. Do środy bardzo sprzyja Wam słońce, która Was wspiera sekstylem. Od czwartku możecie troszeczkę nie radzić sobie z organizacją. Słońce, które będzie w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że sprawy domowe i sprawy zawodowe mogą troszeczkę się nakładać, więc zróbcie dobry plan, żeby w czwartek i piątek wszystko mieć pod kontrolą, a w weekend spokojnie odpocząć. Ryby natomiast w tym tygodniu mają cały czas bardzo dobrą pasę, Miłosną, to jest dobry czas, żeby się umawiać, szukać nowych ludzi, zawierać znajomości, i im bliżej końca tygodnia, tym więcej będą miały ryby też czasu dla siebie. To jest dobry też czas, żeby troszeczkę odpocząć, spędzić czasu z rodziną, nie tylko na pracy. Dziękujemy za uwagę, a po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl i życzymy wszystkim miłego tygodnia.